Dzień dobry kochani, witam wszystkich na kanale La Panda. Idą święta i tak stwierdziłam, że coś trzeba by może przyozdobić w mieszkaniu. No i stworzyłam takie gwiazdeczki. Możecie sobie zrobić z nich jakiś taki grillandę. Powiesić na sznureczku albo jedną pod drugą. Będę robić jeszcze jakieś inne elementy, także będę Wam pokazywać przy okazji. I to, co z tego później stworzę. Gwiazdeczki ja robiłam z włóczki Alize Baby Best, czyli mojej ulubionej. Na szydełku 4,5. Oczywiście możecie sobie robić z pojedynczej, natomiast ja chciałam, żeby one były takie troszeczkę większe i sztywniejsze. Dlatego robiłam z takiej. Zaraz Wam je zmierzę. Ile one mają? O tak, w ten sposób to mają... No około 10 cm tak w rozstawie tutaj, o. Uważam, że to taka szybciutko się robi, także i fajna rozrywka przy filmie, a przy okazji no może coś z tego fajnego wyjdzie. Także zaraz Wam pokażę, jak takie coś zrobić. Zbierzemy sobie włóczkę, czyli podwójną. No, przynajmniej ja z takiej robiłam. I teraz tak, zaczynamy w ten sposób, że mamy tutaj palec, mamy włóczkę, tu mamy kłębek z tej strony, a tu mamy końcówkę. I robimy tak, zawijamy dwa razy. O, tak, tu mamy tą końcówkę. Przytrzymujemy sobie tutaj. Bierzemy szydełko, wkładamy pod te dwa, a tutaj... przeciągamy. O. I w ten sposób, żeby ten chwościk, ogonek był z tej strony, zdejmujemy sobie to z palca i na tym będziemy robić dookoła. Najpierw robimy sobie trzy oczka łańcuszka. I teraz będziemy robić podwójne słupki. Tak to się nazywa, zawsze mam z tym problem. Czyli takie zawijane, przerabiane na dwa razy. I robimy ich 14. O, mamy już 14. I teraz chwytamy sobie tutaj za ten ogonek i sobie zaciskamy to kółeczko w środku. O. Teraz tak, tutaj w trzecie oczko, czyli to tak jak wyprostujemy, to to, które jest pierwsze położone. O. Wkładamy sobie i nie przerabiamy, tylko po prostu zamykamy to nasze kółeczko. No i teraz robimy już naszą gwiazdkę. Najpierw robimy 6 oczek łańcuszka. I teraz od szydełka liczymy trzecie oczko. Pierwsze,
drugie, trzecie. Wkładamy w trzecie oczko i robimy półsłupek. Później w następnym oczku robimy słupek, ale nie zawijany, tylko taki pojedynczy. O. W następnym oczku robimy słupek, tylko już podwójny. I w ostatnim oczku robimy słupek, ale taki, że dwa razy zawijamy. O, już mamy tutaj pierwsze ramię naszej gwiazdki. I teraz wkłuwamy w trzecie oczko, czyli pierwsze, drugie, trzecie. Ja sobie jeszcze policzę, czy aby na pewno. Potem następne. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie, trzecie. Pierwsze, drugie. I tutaj będzie trzecie. Czyli wszystko się zgadza. Bo będzie pięć ramion miała ta gwiazda. Czyli pierwsze, drugie, trzecie. I tutaj po prostu przeciągamy, zamykamy. Nie przerabiamy. No i od nowa. Sześć oczek łańcuszka. Po czym pierwsze, drugie, trzecie. W trzecie robimy półsłupek. Następne robimy słupek. Jeszcze następne robimy słupek zawijany, taki na dwa razy. A jeszcze następny robimy słupek z dwoma zawinięciami. Raz, dwa, trzy. Przerabiany na trzy razy. I teraz wkłuwamy sobie w trzecie, czyli jeden, dwa, trzy. O. I już mamy drugie ramię gwiazdki. Ja tutaj przerobię już do końca, bo dużo nie zostało. A zobaczycie, jak to wygląda w całości. Jeden, dwa, trzy. I w zasadzie nasza gwiazdka już jest skończona. O.
Można sobie tutaj zrobić łańcuszek do powieszenia na przykład od razu. Ale ja akurat tak nie będę robiła. Więc ja to tutaj obcinam. I zakończam to sobie w taki sposób, że o. Tutaj se przewlekam. Tutaj mam drugą część ogonka, więc po prostu sobie to zwiążę. O. I tym sposobem to mi się na pewno nie rozleci. Po prostu sobie związuję. O. Odcinam. I mam gwiazdkę. Ja nawet nie będę ich ani usztywniała, ani nic, bo jak je się ładnie wyprostuje, to one wisząc nie powinno się z nimi nic zdarzyć, gdyż są na tyle grube, że no, że będą trzymać ten kształt. Także kochani, dziękuję bardzo, że obejrzeliście ze mną ten filmik. Mam nadzieję, że zrobicie sobie takie fajne gwiazdki. No i postaram Wam się jeszcze podać parę pomysłów na takie świąteczne ozdóbki. Dziękuję i do widzenia.